pionu, to by oznaczało, że nie mamy instrumentu, który jest wart miliony, tylko by oznaczało, że mamy złom Coś tak byle, ułożony w tak taki ciekawy kształt. jest, jako ciekawostka, z ciekawostką, ale tam też były takie nakrętki regulacyjne? Tak. Ja nie zauważyłem. No. Wydawało mi się, że na pierścieniu leżało. Tam było kupę towotu. Bo towot wypełniał przestrzeń, Kaziu, tam. Tam towot wypełniał przestrzeń między tym, co tutaj jest ten pierścień, a górą nakrętek, na której to stało. Tak tam było. I jeżeli noga poszła do góry, no to widziałeś, nie widziałeś tej nakrętki w ogóle, bo ona była utopiona w towocie. Natomiast jak grzebnąłeś w tym towocie, no to się dogrzewał do właściwej stali, do tego pierścienia i wtedy nakrętki tu się pokazywały. A nawet gdyby było tak, że tam nie było nakrętek, bo na przykład zatroszczono się o takie techniki geodezyjne poziomowania i o taką dokładność wyżyłowaną wykonania tego wszystkiego, że nie ma zapotrzebowania Regulacje. na regulacje, to u nas, jako że my nie mamy możliwości ani no przede wszystkim finansowych wykonania tego w takim reżimie, więc musimy mieć, Takie zresztą rozwiązanie jest to optymalne każdy rozwiązanie. teleskop na świecie, jak gdziekolwiek jest posadowiany, każdy teleskop na świecie ma możliwość regulacji. Do regulowania. I to prawidłowo. I my musimy taką możliwość mieć, a to jest najprostszy sposób. Także śruby i ten gwint, to jest wszystko ze stali I to nierdzewnej, jest jak bardzo również dobrze, tak duży podkładka koszt. i nakrętki, też wszystko jest ze stali nierdzewnej. Natomiast No, a natomiast pierścień osadczy to że już pierścień osadczy jest z czarnej stali, to oznacza trzeba będzie go tyle, jakoś że zabezpieczyć, on tak. najpierw ma być pomalowany Farbą dookoła wszędzie antykorozyjną. antykorozyjną farbą. Natomiast już potem będzie tam towot. Cały czas to będzie w towocie ładnie utrzymane. No i będzie ta przestrzeń, odstęp, że można tam zawsze dotrzeć, sprawdzić i Tak, będzie konserwować. zawsze widać, co się dzieje. Można też jakiegoś materiału uszczelniającego, jakiś silikon albo coś też można tam. Silikon to trzeba zapomnieć o Albo. silikonie. Silikon nie wchodzi w rachubę, bo to Albo jakiś inny zaraz się materiał. odkleja. To nie jest. Jak najprostsze rozwiązania. Bardzo prosto jest utrzymać to zawsze w kondycji nasmarowania, przez to, że będzie przepędzlowane tamtym towotem, naniesiona warstwa towotu Tak jest. I zawsze tą operację można powtórzyć, tam można, co jak rok, czy co wyschnie czy 5 lat. coś, to się powtórzy. Tak jest. Także z tym sobie damy radę. A najważniejsze właśnie, że ta śruba jest ze stali nierdzewnej Zresztą, Kaziu, i to tu mamy pewność. po zalaniu to choćby ten pierścień za ileś tam lat, 100, przy braku konserwacji i tak dalej, zgnił do zera. Gdyby tak się zdarzyło, że on całkowicie zerdzewiał, całkowicie się I utlenił, zniknie tak. to nas to w ogóle nie rusza, bo my mamy całość osadzoną przede wszystkim na tych nierdzewnych śrubach. A te śruby będą trzymać i my się na nich opieramy. Na tych nakrętkach będzie trzymane niezależnie od wszystkiego. Jasne. Zgadza się. No dobra. Dobra. No to cieszę się, że nie masz większych uwag. No, Że nie masz większych ale uwag co do kątu, poziomowanie tu bardzo a wyczula. poziomowanie to jest rzecz Bo tutaj pan oczywista. Zygmunt na początek mówi, jest wypoziomowany. Dołożyłem paserwagę, okazuje się, że już nie jest, bo to, że się wejdzie, to, że Nie, się no to ruszy. tak jak powiedziałeś, że No. po zabetonowaniu tej płyty głównej Jak się już jutro, utopią tutaj, jak. pojutrze O. przed. Już będą w betonie końcówki tych. Tak, to już to się pozmienia wszystko. To już będzie usztywnione i będzie bliżej do poziomu. A tutaj na nakrętkę kładziemy łatę i regulujemy
żeby był wszędzie. To zbrojenie, jak oceniasz, jest zrobione prawidłowo, solidnie. Tak. Zaprojektowane, ilość tych żeber pionowych, poziomych, to wszystko jak... Mnie się wydaje, że jest aż z nadmiarem. Także się nie ma co... Nad tym rozczulać. Nie ma się co nad tym rozczulać. Tu sama masa betonu. Tak, to już sama masa betonu tutaj już jest. Sama płyta, to nie byłoby pewności. A dopiero ten czpień, ten słup, ten czon, to tak jak w statku kil. Tak, tak, ale tutaj o ile, że tak powiem, na jakieś takie huśtania, to tak, ale jeżeli chodzi o masę betonu, jaka tu wejdzie, no, tutaj... to jest to masa przekraczająca dziesięciokrotnie albo kilkunastokrotnie masę tak. całego instrumentu. No 60 metrów sześciennych, metr sześcienny przeciętnie waży 5 ton, to zobacz 300 ton. No. To 300 ton no, to jest potężny, potężna to, masa przekraczająca to jest ponad 20 razy, 20 razy wagę instrumentu. To tak jakby liść gdzieś tam sobie był na słonie. Także tu nawet tak rozsądkowo na to patrząc, to widać, że to wystarczy. Musi wystarczyć. O to nie ma wątpliwości. Jeżeli tylko to wejdzie, jeżeli tylko otwory w tym pasują do otworów tam, tak. sprawdzone. Tak, sprawdzone. Przyłożone. Tak, była. Więc powiem ci, że to uważałem za najważniejszą rzecz, żeby zgrać. Dokładnie zgrywa, czy tam milimetr jest? Dokładnie jeszcze? Zgrywa, pięknie. Ponieważ oni przyjechali z blachą cienką. Odrysowali. Najpierw na blachę odrysowali. No i bardzo dobrze. Także pasuje bardzo dokładnie. Mhm. Ja to przymierzałem, ten cały kołnierz kazałem zawieźć tam na stację uzdatniania i na gruncie przyłożyć. Wiesz, bo no ja... to jakby byli ocynkowali, to by było dobrze, ale... No trzeba było powiedzieć, no. A słuchaj, to ja mówiłem już pierwszy raz, jakby żeśmy byli... Jestem zawsze takiego zdania, że lepiej przedobrzyć, niż coś za mało zrobić. No.